Jeziorany Podcast 16. Wita was Andrzej Cymorek. Witam. No i powinieneś powiedzieć i Rafał Niewiadomski. No ostatnio coś powiedziałem, to mówiłeś, że źle. A idź pan. Dobra, to czekaj, to jeszcze raz. I Rafał Niewiadomski. No i Rafał, witam was wszystkich. Poszły gdzieś tam trzech naszych słuchaczy właśnie, biło nam brawa, tak, których mamy. Tak. No dobra, no i jesteśmy po trade deadline, okresie cholernie gorącym. Jeśli ktoś był kibicem Jeziorowców, to był to naprawdę okres bardzo gorący. Natomiast ja mam swoje zdanie na ten temat, które później wam przedstawię. Przegadamy sobie też mecz z Bostonem i, no i pogadamy sobie o tym, co może nas czekać w niedalekiej przyszłości. Ale zaczynamy oczywiście od tematu, który jest najważniejszy. Anthony Davis do Jezioranów nie trafił, będą na to jeszcze szanse w wakacje. No i właśnie Jędras, za nami ta ogromna burza, która przetoczyła się przez nie tylko stan Kalifornia, ale i przez chyba cały fanbase nasz i chyba wszystkich pozostałych 29 drużyn, fanów pozostałych 29 drużyn, którzy mieli też swoje zdanie na ten temat i było ostro w dyskusjach czy na forach, czy na Twitterach. No i Jędras, powiedz mi, jak ty postrzegasz całą tą sytuację? No, ciężki to był tydzień dla nas na pewno, dla kibiców LA. Finał w sumie spodziewany, bo obydwaj typowaliśmy, że skończy się tak, że Davis do Lakersów teraz nie trafi. Natomiast to, jak to się odbyło, no myślę, sporo Lakersów kosztowało. Mam nadzieję, że nie zbyt sporo, jeśli chodzi o kwestie przede wszystkim chemii w szatni. Natomiast no trudno oceniać tak naprawdę, bo nie wszystko wiemy, tak? Jesteśmy skazani na informacje, jakie nam dostarczają media zza oceanu. Do końca nie wiemy, jak to się wszystko odbyło, natomiast wiele wskazuje na to, że te negocjacje no, były średnio poprowadzone. A nawet jeśli były poprowadzone dobrze, to przekaz medialny nie był zbytnio dobrze kontrolowany. Troszkę się sytuacja wymknęła spod kontroli i generalnie przekaz świat poszedł taki, że Magic tak naprawdę negocjował w sumie z samym sobą, podbijał oferty, aż był gotów oddać praktycznie wszystko, co ma wartościowego w składzie. A Pelikany i tak powiedziały nie, czyli wnioski są takie, że ta Lakersowa młodzież jest niewiele warta, tak? Chociaż uważam, że nie jest on do końca zgodny z prawdą, ale taki przekaz poszedł świat, tak to jest odbierane. Kiepsko to wygląda troszeczkę z zewnątrz. Widzieliśmy też skutki tych wszystkich plotek w szatni. Znaczy nie widzieliśmy w szatni, ale mogliśmy się domyślać po tym, jak Lakersi wyszli na mecz z Indianą. Najwyższa porażka w historii chyba LeBrona Jamesa, tak? W karierze LeBrona Jamesa. Na szczęście nie oglądałem tego meczu. Też przespałem. Miałem złe przeczucie, dlatego... Tak. No i też zresztą, pomijając już fakt, jaki był wynik, też czytałem relacje kibiców Lakers, kilku, których tak troszkę powiedzmy znam wirtualnie, byli oni na tym meczu w Indianie. I ponoć na żywo to wszystko wyglądało jeszcze gorzej. Po prostu atmosfera była martwa, zero komunikacji na parkiecie i na ławce. Kibice Pacers też dołożyli swoje, bo trzeba przyznać, no, to nie jest, no, jeżeli chodzi o dopingowanie swoich i wytrącenie swoich przeciwników z równowagi, to myślę, że zrobili kawał dobrej roboty pod tym względem. Tak, na pewno, natomiast też sami zawodnicy Indiany zrobili świetną robotę. Z tego, co właśnie też czytałem z tych relacji, to po prostu różnica między tym, jak Pacers są ułożeni i prowadzeni na parkiecie, jak każdy wie, gdzie ma być, skąd, gdzie dostanie piłkę, jakiego miejsca odda rzut, a jak to wyglądało w tamtym meczu po stronie Lakers, to po prostu jest podobno przepaść. Co zresztą widać po wynikach Indiana, mimo że nie ma Oladipo, to dalej gra bardzo dobrze. No ale nie o Indianie. W każdym razie, no, tak jest. Sam finał sprawy nie jest zaskoczeniem. Nie jest to jakaś tragedia, że Davis w Lakersach nie wylądował, zwłaszcza jeśli faktycznie Lakersi byli gotowi oddać tak wiele. Ja teraz wygodnie rozsiadam się w fotelu i patrzę, jak Rich Paul gotuje piekło Pelikanom do końca sezonu i czekamy, co będzie latem. Ja się zastanawiam, na ile to była decyzja czysto biznesowa dla Pelikanów, a na ile to nie była decyzja czysto biznesowa. Zgadzam się. Przyznam się szczerze, że jakieś tam swoje interesy prowadzę i wiem, że
No niestety, no w biznesie jest tak, że nie możesz patrzeć na to, czy kogoś lubisz, czy kogoś nie lubisz, czy twoje zachowanie spowoduje jakąś inną reakcję, czy to będzie tak zwany statement, czyli to, co zrobili Pels, pokazali, że nie ma opcji, że nawet jak położycie nam 11 graczy na stole tutaj, żeby wziąć się za Davisa, to my się nie zgodzimy na to. Więc powiem szczerze, że dużo takich sygnałów było w internecie, że Pels zrobili błąd, nie idąc na ten deal. Ja już... Wiesz, mnie to ciężko oceniać, bo jestem, no jakby nie było kibicem Lakers, więc ciężko mi być tutaj bezstronnym w tej kwestii. Inaczej to wszystko troszeczkę postrzegam pewnie niż fani pozostałych 29 drużyn. I mam pełne do tego prawo, bo jestem fanem Lakersów. Natomiast przyznam szczerze, że to, co położyli Lakers, to jest naprawdę solidna paczka. I owszem, Pels mogło to nie pasować, natomiast obawiam się, że tutaj dużo więcej do czynienia, dużo bardziej, dużo mocniejszy głos był na takiej zasadzie, że oni po prostu nie chcieli tego dealu zrobić, bo to byli Lakers, bo był wcześniej ten pairing, bo od jakiegoś czasu już się mówiło, że Anthony Davis zmienił agenta, że dołączy do LeBrona Jamesa i tak dalej, i tak dalej. Więc tu moje postrzeganie tej sytuacji jest takie, że Pels po prostu chcieli pokazać, że oni nie pójdą na rękę jeziorowcom, I taki znak sygnał. I myślę, że to im się udało i tą pierwszą walkę wygrali. Natomiast czy wygrają wojnę, to mam szczerze mówiąc tutaj duże wątpliwości, bo przykłady innych drużyn pokazują, że im dłużej trwa drama jakiegoś zawodnika z transferowaniem go, jakiejś gwiazdy, to tym gorzej dla zespołu. Pelicans są naprawdę w bardzo głupiej sytuacji w tej chwili, bo z jednej strony nie powinni grać Anthonym Davisem, żeby tankować, żeby on się nie kontuzjował. Z drugiej strony muszą nim grać, więc dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, jak ostatnia wygrana z zespołem, z którym rywalizują o miejsce w drafcie tak naprawdę. I no, są w głupiej sytuacji. No i tak widać też po tym, co się dzieje u nich na trybunach. Na ostatnim meczu, mimo tego, że tam cyfry, liczby na ESPN-ie pokazywały, że 99% kibiców było na ostatnim meczu Pelikanów, to tam były pustki na trybunach. I to pustki nie tylko na samym początku meczu czy po przerwie, kiedy kibice wracają z toalety, poszli sobie kupić, nie wiem, hot doga, coś do jedzenia czy koszulkę. Natomiast przez cały mecz były pustki. Ja myślę, że tutaj Pelikany nie wszystko sobie oszacowały, bo taki klub może sporo stracić na tym, że kibice przestaną przychodzić. Bo, no, to jest też to jedna rzecz, a druga rzecz, no, doszło do sytuacji, w której Anthony Davis został posadzony na czwartą kwartę meczu wyrównanego, w którym walczyli o zwycięstwo. I dla mnie to jest taki jasny sygnał, gdybym był kibicem danego zespołu i przyszedł na taki mecz i zatrzymano by na ławce najlepszego zawodnika w tym meczu na całą czwartą kwartę, to dla mnie to jest taki jasny sygnał, że kibice mamy was generalnie w dupie, bo nie chodzi o to, żebyśmy ten mecz wygrali, tylko żebyśmy go przegrali. To jest takie jawne tankowanie. Ja to z jednej strony to ja to rozumiem, bo pewnie każdy klub zrobiłby na ich miejscu to samo. Natomiast no, takie rzeczy się bierze pod uwagę w momencie, kiedy możesz tego gościa wydealować. Ja nie mówię, że oni musieli zrobić deal z Lakersami, bo myślę, że gdyby poprowadzili rozmowy z pozostałymi klubami, to pewnie znalazłaby się jakaś ciekawa oferta, gdzie dany klub mógłby zaryzykować wziąć Anthony'ego Davisa na te 1,5 roku, czy po prostu go przejąć, tak jak miało to miejsce z Polem George'em. Natomiast mam wrażenie, że tej Pelikany po prostu doszły do wniosku, że nie, że nie teraz i że po prostu nastawiają się na ten Boston. Wiele wskazuje na to, że tam jakieś już były rozmowy na ten temat. I to jest dla mnie w ogóle śmieszne w tej sytuacji, bo z jednej strony postrzegamy całą tą sytuację, że ma negatywny wpływ na młodych zawodników Lakersów, na szatnie i tak dalej, ale wszyscy zapomnieli o Bostonie. Przecież Boston ma w tej chwili praktycznie taką samą sytuację jak Lakersi. Tam też jasno powiedziano, że za Anthony'ego Davisa zostanie przyszykowana solidna paczka. Nie wiadomo, czy będzie w niej Jason Tatum. Pragnę zauważyć, że już się nauczyłem wymawiać jego nazwisko poprawnie, już nie jest Tatum, jest Tatum. I no kurczę, no tam jest Terry Rozier, tam jest Jaylen Brown, tam jest kilku grajków, którzy potencjalnie mogą zostać wymienieni, tak? I no ja się nie dziwię, że oni teraz przegrali dwa mecze, atmosfera jest fatalna. Morris, nie Markif, tylko Markus, powiedział po tym meczu z Clippersami dzisiaj, że atmosfera jest fatalna, że razem nie grają, że obserwują inne zespoły, jak to wygląda i tak dalej, także to wygląda super. Natomiast u nich jest to wszystko fatalnie. Generalnie zrobił się mały dramacik. Myśleliśmy, że to dotknie tylko jeziorowców, ale ja mam wrażenie, że to z taką samą siłą dotyka w tej chwili Boston. Też masz takie odczucie? Generalnie też widać po Bostonie, że coś tam w głowie Irvinga chyba się nie do końca dobrze dzieje.
Słaby mecz, różne komentarze w ostatnim czasie, słabszy mecz z Lakersami, w ogóle język ciała, jak można go obserwować w trakcie meczu, taki trochę nieciekawy, chyba też sporo frustracji tam po jego stronie, sporo wątpliwości. Boston to ciągle troszkę bagatelizuje, zresztą Celtics są świetni, jeśli chodzi o przekazy medialne, o współpracę z mediami. Tam zawsze wszystko jest dobrze przemyślane i wychodzi w eter tak, jak powinno wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie tam no nie dzieje się tak dobrze. Zresztą to już mówiliśmy przy chyba kilku podcastach wstecz o Celtach, że tam jest zbyt dużo gości, którzy mają jakieś swoje, powiedzmy, indywidualne interesy. Części się kończy kontrakt, część młodych chciałaby większej roli, tak? Taka troszkę walka, powiedzmy, o władzę. Brakuje może trochę graczy z mentalnością takich roleplayerów. Każdy by chciał być czymś więcej i to powoli zaczyna wychodzić. I niestety wielki, wspaniały Jason Tatum nie jest w stanie tego sam uratować. Natomiast ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co mówiłeś o tym, czy decyzja Pelikanów była biznesowa, czy nie była. No to bo właśnie przewijała się plotka, że czytałem właśnie, że Lakersi podobno mieli dograny transfer z Dempsem, w którym Lonzo miałoby pójść do trzeciego klubu, do Phoenix konkretnie. Podobno to, powiedzmy, zespoły koszykarskie ze wszystkich trzech stron ten transfer już dogadały, natomiast kierownictwo Nowego Orleanu zablokowało tę wymianę. I to by w sumie wiele wyjaśniało, wiele sytuacji, komentarze LaVara Balla na temat syna, całą tą sytuację z niby wypuszczonym komunikatem, gotowym komunikatem ze strony Phoenix, że Phoenix pozyskało, że Słońca pozyskały swojego rozgrywającego, obecność dziennikarza w LA, nie pamiętam którego już, ale obecność na meczu Phoenix, w którym nie było Lakersów. Dużo było takich przesłanek, z których wynikało, że faktycznie coś wisi w powietrzu i bardzo możliwe, że właśnie kierownictwo uznało, że nie chcemy wysyłać Davisa do Lakersów, koniec tematu i temat po prostu, że tak powiem, zdechł. Tak. Też spotkałem się z taką opinią i z takimi plotkami. Tym bardziej, że co? Boże, no tak jak mówisz, no dużo plotek już takich wyszło, takich naprawdę solidnych i też przez pewien moment mam wrażenie, że to wszystko za daleko po prostu zaszło, żeby ten deal nie miał miejsca, tak jak to obserwowałem, że to już naprawdę solidne źródła mówiły o tych rozmowach, a z reguły jest tak, że jak już solidne źródła mówią o tych rozmowach, to coś jest na rzeczy i być może coś padnie. Tam podobno rozbiło się o to, że właściciele Pelikanów to są też właściciele klubu futbolowego Saints i oni są przyzwyczajeni troszeczkę do innego stylu prowadzenia drużyny. Dlatego mówi się o tym, że Pelikany są traktowane tak troszeczkę po macoszemu i tak no, nie przykłada się do nich zbyt dużej wagi, bo wiadomo, że Saints to są dużo większe korzyści, dużo większy prestiż i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, faktycznie spotkałem się z takimi opiniami, że właściciele Pelikanów stwierdzili, że po prostu no, nie ma opcji, że po prostu nie ma opcji, że ten deal nie przejdzie. I tak jak mówisz, no, nie zdziwiłoby mnie to, gdyby to wszystko było dograne, bo naprawdę tyle informacji, że no, ja byłem w szoku, że to już jest tak dużo informacji i niedopięcie z tego w sumie zszokowało mnie. Co najmniej tak samo mocno jak to, że w ogóle te rozmowy się rozpoczęły, bo tak szczerze mówiąc, to obstawiałem, że Lakersi woleliby poczekać do off-season i nie atakować przed trade deadline, bo pamiętam to, co się stało znaczy pamiętam, no tak mam wrażenie, że po prostu dużo łatwiejsza pozycja negocjacyjna byłaby w off-season, pomimo tego, że Boston włączyłby się do gry, ale ja mam wrażenie, że Boston, że tam coś może być na rzeczy z Kyriem i Lakersom dużo łatwiej byłoby pozyskać Anthony'ego Davisa jako trzeciego, niż pozyskać go jako drugiego i później jako trzeciego mieć niepełnego maksa do zaoferowania komuś. Dlatego mi się ta koncepcja nie podobała od samego początku. I szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że Lakersi pójdą tą drogą i zaoszczędzą sobie tej dramy. No niestety wyszło jak wyszło. No i zobaczymy, co teraz będzie. No, ja mam wrażenie, że Boston może stracić podwójnie, bo oni oprócz tego, że mnie się po prostu wydaje, że oni chyba powinni zrobić jakiś deal w tym roku, ponieważ paru gości kończą się kontrakty kilku gościom u nich. Ja rozumiem, że oni sobie chcieli wszystko zachować na wakacje, na off-season, ale myśląc o tym off-season, może się zaraz okazać, że jak Kyrie nie przedłuży umowy i pójdzie, już może nie iść nawet do Jeziorowców, on może skończyć w Knicksach na przykład.
I może się okazać, że Boston nagle tej oferty już nie wyłoży za Antonego Davisa, bo nie będzie już wtedy sensu. Antony Davis nie przedłuży, jeżeli nie będzie Kyriego w Bostonie. I to będzie taki transfer na jeden sezon, a później Antony Davis sobie pójdzie gdziekolwiek tam, gdzie będzie chciał, gdzie będzie ciepło i gdzie będzie mógł pograć. Niewykluczone, że nawet Clippersi na przykład zostawią miejsce sobie w salary na przyszły off-season, jeśli nie pozyskają takich topowych gwiazd w tym off-season. Dlatego ja mam wrażenie, że Boston troszeczkę przespał ten trade deadline, nie zrobił żadnych zmian. I to może ich kosztować bardzo dużo. Natomiast wróćmy do Lakersów, bo myślę, że tutaj powinniśmy sobie więcej porozmawiać na temat jeziorowców, bo to nas bardziej chyba interesuje. Jeziorowcy mieli ponownie bardzo ograniczone pole manewru, bo skoro ten deal z Antonym Davisem upadł, on nie wyszedł, no to musieli troszeczkę podziałać na wolnym rynku i zrobili dwie małe wymiany. W ramach tych dwóch wymian pozyskali Reggiego Bullocka z Detroit Pistons, oddając swi Mikhailiuka i drugi wybór w drafcie bodajże. I drugi deal to był z Clippersami, gdzie oddali Ivicę Zubaca. I kto tam jeszcze poszedł poza Zubacem? Tylko z... A, Beasley. Beasley już został zwolniony przez Clippersów, już może sobie szukać nowego klubu. Natomiast pozyskano Mike'a Muscala, który nie zdążył rozegrać ani jednego chyba meczu w barwach Clippersów. Grał wcześniej w Atlancie i to jest taki solidny... Obaj gracze, zarówno Bullock, jak i Muscala, to są goście, którzy siepią trójki. Bullock nawet lepiej. No i no właśnie, Jendras, podobają Ci się te dwie zmiany? Jedno jeszcze tylko szybkie zdanie podsumowania, zamykając temat Bostonu. No Ainge generalnie ułożył wszystkie jaja do jednego koszyka. Czyli skupił się na Davisie, na tym swoim wymarzonym scenariuszu i zobaczymy, jak się opłaci, to będą wielkimi zwycięzcami, ale jeżeli się nie uda, to słono za to Boston zapłaci. Także no, zobaczymy latem tutaj, także kropka, zamykamy dział Bostonu, natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, dwie wymiany, jedna mi się podoba, druga mi się nie podoba, tak w skrócie. Bullock, fajny zawodnik, bardzo dobry strzelec z dystansu, szybko składa się do rzutu, poza tym z tego co zdążyliśmy już dzięki osobom grzebiącym w mediach społecznościowych się dowiedzieć, to zdaje się też kibic Lakersów od zawsze. Więc tak. też fajna sprawa. Bardzo się przyda, jak wiemy Lakersi brakowało Lakersom takich właśnie strzelców z obwodu z pewną ręką, których nie można zostawić ani na chwilę. Bullock zdaje się rok temu trafiał ponad 40% z dystansu, w tym roku troszkę słabiej, ale przy dużej ilości prób. Więc na pewno fajnie, że taki zawodnik się pojawił. Oczywiście szkoda swi. Pik w drugim rundzie też zawsze jest to jakiś aset, który tracimy. Natomiast no, w obecnej sytuacji Lakers z LeBronem na parkiecie, gdzie jednak już powoli wchodzimy w etap ciśnienia na wynik, a nie na rozwijanie młodzieży, to jest myślę dobry ruch jednak. No bo taki Mikhailiuk no, może kiedyś zostanie takim zawodnikiem jak Bullock na tym poziomie, będzie fajnie, ale no jeszcze nie teraz. Więc to na pewno duży plus. Tym bardziej, że Bullock nie zarabia dużo i jego zatrzymanie ewentualne po sezonie może nie kolidować z maksymalnym kontraktem dla jakiejś gwiazdy. Poza Durantem, powiedzmy, dla tego średniego maksa by starczyło. Natomiast druga wymiana, no nie. Zubaca nam zabrali, no Rafał. Nie wierzę, że też nie rozpaczasz. Mike Muscala, okej, okay, rozumiem zamysł. Lakersom brakowało takiego wysokiego, rozciągającego obronę po tym, jak nie zatrzymali Brooka Lopeza latem. Natomiast no nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to deal nierówny. No, Muscala jest okej, okay, solidny, to jest solidny zawodnik. No ale nie wiem, ile on tu dostanie. 10 minut na mecz, może dostanie 15. Nie widzę więcej na niego czasu. A Zubac no, grał naprawdę dobrze. To jest 21-letni środkowy, który w ostatnim czasie był najlepszym centrem na parkiecie w Lakersach. Dobrze bronił, robił swoje w ataku, zarabia grosze. Podobnie wprawdzie latem jest zastrzeżonym wolnym agentem, ale jego pensja jest na tyle niska, że jego zatrzymanie nie będzie zabierało za dużo pieniędzy z tego salaryka. Więc o ile ja rozumiem, że Lakersi nie wiązali z nim w przyszłości, o tyle nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak
Clippersi Za wygrali łatwo ten deal. został oddany. Tak, że można było dostać chyba więcej, chociaż nawet jakiś pik w drugiej rundzie wyciągnąć. Natomiast sam Zubac, po prostu sam Muscala z kontraktem spadającym, rezerwowy, za młodego centra oraz Beasleya, któremu Lakersi dopiero co dali kontrakt na poziomie Brooka Lopeza. No to nie, tutaj zdecydowanie oceniam to na minus i jestem mocno zawiedziony taką decyzją, chociaż rozumiem kierunek, ale niekoniecznie samą realizację tego pomysłu. Ja myślę, że tak wiem chyba, dlaczego tak się stało. Powinieneś zapytać teraz, dlaczego? Napięcie, ja już czekam w napięciu po prostu. No ale zapytaj, dlaczego? Dlaczego, Rafał? No uważam, że dlatego, że Lakersi chcieli teraz Pelikanom pokazać, że nawet jeżeli przysiądą do rozmów ponownie w wakacje, to ta oferta już nie będzie taka sama, bo nie będzie Zubaca. Bo nie będzie Zubaca, genialne. Tak, o to nie chodziło. Wpadłem na to. A widzisz, no. Czasami wiesz, przegrać to jak wygrać, nie? Tak. No powiem ci tak, że ja na przykład oglądałem mecz z Bostonem i mi cholernie brakowało Zubaca. Mówię, kurczę, on by teraz wszedł i zrobiłby robotę, bo był taki moment, że brakowało takich punktów spaulowanego i by się przydał, bo mam wrażenie, że są takie aspekty gry, gdzie miał przewagę nad Chandlerem i McGee, który moim zdaniem ma zniżkę formy w tej. Zgadza się. Im dalej w las, tym McGee wygląda coraz gorzej. Coraz więcej przytrafia mu się takich różnych dziwnych błędów. I powiem szczerze, że coraz mniej mi się McGee podoba. Natomiast tak sobie myślę, że to była, że to jest dobra zmiana, bo tak. I mamy w rotacji Mortisa Wagnera, który naprawdę wiąże spore nadzieje, który trafił przy bardzo małej próbce, bo zagrał chyba w ogóle 140 minut dopiero na boiskach NBA. W 20 meczach się chyba pojawił tam na jakieś takie malutkie minuty. Natomiast on trafił chyba 39% trójek. I wydaje mi się, że on tu jest totalnie niewykorzystany w tym aspekcie gry, bo zarówno Chandler, jak i McGee, oni tego nie dadzą temu zespołowi. Natomiast Mortis to daje energię i tak dalej. Totalnie nie rozumiem, dlaczego Walton nim nie gra. Dlatego mam nadzieję, że jak pojawi się Muscala, który ma jakieś tam większe doświadczenie już troszeczkę sobie pograł, to mam nadzieję, że jak się okaże, że trzeba będzie użyć kogoś takiej stretch piątki, żeby rzucił tą trójkę, to myślę, że Walton z niego skorzysta. I zresztą zapowiedział ostatnio w tych wywiadach takich po pozyskaniu tych graczy, że w najbliższym spotkaniu, czyli tym dzisiejszym z Filadelfii, on zamierza korzystać z usług Muscali. I wiesz, no może to jest to. No, tak ten mecz z Bostonem pokazał, że jeżeli Lakersi trafiają trójki, no to nie ma, to nawet mogą nie trafiać rzutów wolnych, mogą nie zbierać, mieć głupie straty, a oni i tak są w stanie wygrać mecz. Myślę, że przy LeBronie trafiający goście to jest w ogóle podstawa, klucz i od tego trzeba zaczynać. I pod tym względem na parkiecie będzie Muscala, będzie Reggie Bullock, będzie, nie wiem, KCP i na przykład Rondo. I to jest taka piątka, która daje maksymalny spacing i tutaj LeBron może sobie pograć wtedy dużo łatwiej. No, ja widzę dużo pozytywów w związku z tym. Jasne, że boli mnie tak docelowo, to boli mnie ten brak Zubaca, bo tak szczerze mówiąc miałem nadzieję, że zostanie, że będzie backupem na centrze i to takim solidnym, a może jeszcze coś więcej z niego będzie. Natomiast no, uznano tak jak uznano, podjęto taką decyzję, jaką podjęto. Być może klub ma totalnie inny plan w przyszłości i tak dalej. No i co? No i my jako kibice jedyne, co możemy, to po prostu się z tym pogodzić i patrzeć na to, co będzie. Natomiast zarówno Reggie Bullock, jak i Muscala bardzo mi się podobają jako takie wzmocnienia, bo to są dwaj goście rzucający, którzy praktycznie zostali pozyskani no, za darmo. Nie straciliśmy nikogo z tej głównej rotacji. Nie poleciał KCP, który no, myślę, że nie wiem, czy oni będą razem koegzystować z Bullockiem na boisku, czy będą wymiennie. Natomiast zapewniają spacing i w tej chwili mamy po prostu więcej. Beasley też miał taki sezon, że był cholernie nierówny, miał problemy pozaboiskowe, zmarła mu mama. I tak spojrzałem na jego cyferki, na jego procenty i po prostu byłem załamany. Był totalnym non-faktorem.
Natomiast taki Bullock czy no w mniejszym stopniu Muscala, ale myślę, że Bullock może tutaj sporo dobrego wnieść. I mam nadzieję, że już w meczu z Filadelfią zobaczymy, że coś pozytywnego wniesie, bo poglądam sobie jego troszeczkę takich highlightów, troszeczkę takich skrótów z różnych spotkań i gość naprawdę robi robotę. No jest fajnym shooterem na dystansie, jest chyba tam czwarty czy trzeci w lidze, jeśli chodzi o punkty po przekazaniu piłki chyba bez kozła. Więc to są te aspekty gry, gdzie nikogo takiego nie mieliśmy, poza chyba KCP, a teraz no, dochodzi Grajek, który no, mam nadzieję, że po prostu będzie łatwiej Waltonowi znaleźć kogoś, kto w danym meczu zaskoczy. Tak? Po prostu dodajemy kolejne nazwisko, które może w meczu zaskoczyć i rzucić te 10-20 punktów i odmienić losy meczu. Tak, to też zresztą można powiedzieć, że Lakersi swoimi działaniami w trakcie sezonu załatali dwie największe dziury, naprawili dwa największe błędy, jakie popełnili latem, czyli najpierw pozyskali tego wysokiego rezerwowego w postaci Chandlera, a teraz właśnie tak. ściągnęli dwóch zawodników, którzy rozciągają obronę i przede wszystkim tego Bullocka, który, no bo to jest tak, Lakersi mają dużo graczy, którzy potrafią rzucić trójkę, ale nie mają takich pewniaków, tak? To są goście, którzy jednego dnia mają dzień, innego dnia robią 0 na 5 jak Kuzma. To nie są goście, przy których cały czas musi być obrońca przyklejony, bo inaczej jest pewny kosz. A Bullock wydaje się, że kimś takim może być. Muscala może w mniejszym stopniu, ale również jako taki center do grania, powiedzmy, pick and pop, jak najbardziej. W tym, że tak jak mówię, no jedyne co mi nie pasuje to po prostu cena, bo Muscala, mówmy się, on nie był do niczego w sumie Clippersom potrzebny. Prawdopodobnie to był tylko taki, powiedzmy, zaproszeniu zapychacz wymiany Tobiasa Harrisa. No i praktycznie za pół darmo Clippersi dostali fajnego zawodnika w postaci Zubaca, który już się dobrze pokazał z dobrej strony w meczu z Bostonem dzisiaj, który Clippersi wygrali. No ale dobrze, dosyć narzekania. Generalnie myślę, że Ale słuchaj. swój punkt widzenia przekazałem, tak? Ale Jędras, gdyby Muscala poleciał, gdyby został zwolniony przez Clippersów, nie masz pewności, że on przyszedłby do Lakersów. A... Nie, ale też pytanie, czy to było konieczne, bo są też inne nazwiska na rynku, na przykład o których też myślę, za chwilę będziemy rozmawiać, bo Lakersi zwolnili właśnie jedno miejsce w rosterze dzięki tej wymianie i będą na pewno kogoś szukać. No i co, masz jakiś swój typ, kto to będzie? Tak, bo ja mam bardzo fajny typ, ale dawaj, najpierw, ja może mam, to będzie ten sam dobra, typ. Ja mam swojego czarnego konia i to jest Markieff Morris. Tak jest, Markieff Morris. Ja jestem na bandwagonie jednego Morrisa i drugiego. Śledzę ich tam kariery w mniejszym lub większym stopniu. Pamiętam, że przyjście Markiefa Morrisa do Waszyngtonu swego czasu odmieniło ten zespół, dało im takiego kopa. Dało im rozwiązania w ataku, których wcześniej nie mieli, taką stretch czwórkę. On jest troszeczkę słabszym Morrisem, ten jego brat dużo lepiej wygląda w Bostonie, dużo lepsze cyferki ma, procenty. Natomiast jeden i drugi jest, myślę, całkiem fajnym, twardym zawodnikiem z dobrym ego. I myślę, że dojście Markiefa to jeszcze poszerzyłoby ten wachlarz rozwiązań. I to jest gość, który też jest ograny, doświadczony w miarę. I no, tacy ludzie mogą się przydać nam w playoffach. I ja jestem tutaj bardzo na tak. Tylko no właśnie, jedyny chyba minus to taki, że nie wiadomo, co tam z jego plecami, tak? Tak, coś tam miał, nie wiem, czy z plecami, czy gdzieś tam z karkiem. W każdym razie miał pauzować 6 tygodni, to 6 tygodni minęło praktycznie. Czy prawie minęło i słyszymy, że on będzie szukał drugiej opinii lekarskiej, więc chyba nie wszystko jeszcze jest ok, więc przypuszczam, że od tego zależy. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, nie wiem, czy sobie nasi słuchacze zdają sprawę, cała trójka. To ja zadam ci pytanie teraz, ważne. Kto jest agentem Markiefa? Któż jest agentem Markiefa Morrisa? Ach, któż? Będę strzelał. Czy to przypadkiem jest Rich Paul? Jakieś inne opcje są w tym liczbie? Nie, odpowiedź B, Rich Paul, odpowiedź C, Rich Paul, odpowiedź D, Rich Paul. LeBron James, tak. No to w sumie na jedno wychodzi tak naprawdę. Wiesz, to z jednej strony na jedno wychodzi, ale troszeczkę mnie zaczyna już boleć to, że Rich Paul jest tak mocno utożsamiany z LeBronem, bo LeBron teraz pojawił się już na meczu Duke i już są memy, że zaczął już zastanawiać się, czy jest opcja pozyskania Ziona Williamsona z Duke do Lakersów jakimś transferem i tak dalej. Więc ale Rich Paul troszeczkę... też tam był. Rich Paul też, ale w trzecim rzędzie się działo. Jakby tam była chyba, hierarchia była jasna. Jest najpierw LeBron z Rondo, jest na drugim miejscu KCP i chyba za nimi siedział
Liczba swoją drogą, Zion. Widziałeś ten blok w nocy? Widziałem powtórkę właśnie, jak wyskoczył. Słodki Jezu. No. Fenomen jakiś jest po prostu gościu. Ja nie wiem, on waży, jest wielki, jak po prostu jak byk, a lata naprawdę jak Ja boję samolot. się jego kolana, boję się jego kolana, ale życzę mu jak najlepiej, bo Tak. tacy gracze odmieniają ligi, odmieniają grę i życzę mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że trafi w takie miejsce, gdzie się odnajdzie, gdzie zbudują wokół niego fajny zespół. Nie wiem, mogą to być nawet Knicksi, naprawdę, no Knicksi, Chicago, no gdziekolwiek trafi. Do W sumie Atlanty przecież bym to go, ja jest... bym do Atlanty go chciał, bo tam się fajnie, fajnie dzieje się w Atlancie, dobre rzeczy się I dzieją tam... moim zdaniem. I może Vince Carter zostałby jeszcze jeden sezon, to pokazałby O! mu parę trików, które można wykonać w powietrzu. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie. No dobra, wracajmy sobie do tych rzeczy. Czyli mówisz, że Markif Morris, tam są jeszcze jakieś ciekawe nazwiska do wzięcia? Sprawdzałeś może? Czy ktoś jest... Bo w ogóle pojawiła się jakaś tam plotka, że jest zainteresowanie ze strony chyba samego Markifa Morrisa, żeby dołączyć do Jeziorowców, Coś więc... było, nie wiem czy to Moritz czy Lakersi, ale no to w sumie do przewidzenia, biorąc pod uwagę kto jest agentem, ale faktycznie pomijając już takie te stosunki zakulisowe, to faktycznie zdrowy Moritz to byłby fajny fit, fajny zawodnik do Lakers, dopasowałby tu. Troszeczkę takiej czwórki na zmiany brakuje, tym bardziej, że Moritz też trochę może zagrać jako center w small ballu. Tak, Potrafi tak. rozciągać obronę i w sumie do zeszłego sezonu to on uchodził za tego lepszego z braci. Dopiero Markus w Bostonie tak naprawdę chyba rozwinął w pełni skrzydła. Więc ja, jeżeli tylko zdrowie dopiszę, to jestem jak najbardziej za. Na pewno wolę Morrisa niż innego kandydata, o którym się mówi dosyć dużo. Może nie będę jego nazwiska już wymieniał. A był kiedyś taki film, gdzie wypowiadanie na głos nazwy stworzenia powodowało, że to stworzenie mogło się zjawić. Aha. Myślę, że tu mamy ten sam kazus, że nie Nie, wypowiadajmy nie, nie, głośno nie nazwiska mówimy. tego zawodnika, bo się jeszcze zjawi. A tam, gdzie ostatnio się zjawiał, to było źle. A tu jest taka ciekawostka, bo podobno on był przyszykowany na dołączenie, gdyby deal z Antonem wypalił. A że deal z Antonem nie wypalił, to on podobno już tak spadł w hierarchii potrzeb Jeziorowców i podobno już tak nie jest wysoko i że prędzej trafi na przykład Markif Morris, jeżeli będzie zdrowy i dostępny, niż on. Tak, no bo gdyby wymiana za Davisa doszła do skutku, no to Lakersi musieliby jakoś tak pół składu zapełnić zawodnikami, tych z wolnymi agentami. I faktycznie ten nasz zawodnik, kandydat numer jeden, wydawałoby się w takiej sytuacji pewniakiem. Natomiast teraz no, już nie jest to takie oczywiste. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, ja trzymam kciuki, że uda się z tym Morrisem. No jak nie, to też trochę nazwisk jest ciekawych na rynku, no choćby nasz rodynek, Marcin Gortat. Tak jest. Ale widziałbyś go w Jeziorowcach teraz? No chyba niekoniecznie, to trochę już byłoby za dużo tych wysokich. Gdyby nie było w składzie na przykład Chandlera, to jak najbardziej kolejny wysoki dostawianie zasłoń, grania pick and rolli z LeBronem, przecież Gortat jest w tym świetny w rolowaniu się do kosza. Przynajmniej był, no nie wiem, w tym sezonie jeszcze, nie przyznam, że za dużo go nie widziałem w barwach Clippersów. No w obecnej sytuacji chyba jednak mimo wszystko nie, no myślę, że nie po to Lakersi rezygnowali z Zubaca, żeby teraz kolejnego środkowego takiego powiedzmy typowego ściągać. Natomiast no ciekawe, gdzie Marcin wyląduje, gdzieś tam pojawiła się plotka, że Golden State, chociaż to chyba sam Gortat taką plotkę puścił. No centrów w lidze jest sporo braku, nie ma zbyt wielu drużyn, które faktycznie by potrzebowały środkowego, ale myślę, że jednak znajdzie się jakieś miejsce dla Gortata, mam nadzieję, że powalczy jeszcze w playoffach w jakimś solidnym klubie. Moje źródła w tych kwestiach O, milczą, ale a. podobno będzie dobrze. Podobno będzie dobrze, Musi być. Więc jestem spokojny. No właśnie, no więc reasumując, ja jestem mega zadowolony z dojścia tych dwóch grajków i trzymam kciuki, bo jeżeli Markif Morris wypali, to tak całościowo myślę, że ten trade deadline po tym, co się stało, będzie można ocenić na plus, że pozyskamy gości, którzy nie łatają nam salary, nie psują nam możliwości tutaj w wakacje. I to jest chyba, i to wiesz, to nie jest takie łatwe działanie właśnie Jasne. Wtedy, kiedy musisz znaleźć gości, którzy ci jeszcze nie spieprzą tej sytuacji płacowej, żeby sobie nie utrudnić sytuacji wakacje. Natomiast to się nie stało. Roster jest moim zdaniem dużo bardziej kompletny.
No i teraz co? No pozostaje grać, grać i wygrywać, grać tak jak w Bostonie. No i właśnie, przejdźmy sobie do tego meczu z Bostonem. No, najfajniejszy mecz w tym sezonie, czy jeden z fajniejszych? Jak to odbierasz? W wykonaniu Lakers może nie najlepszy, najlepszy chyba był z Golden State w wykonaniu Lakers, ale pod względem ciężaru, pod względem wagi, no to tak, to była wygrana sezonu, bo był po prostu moment, w którym Lakersi potrzebowali tego meczu jak wody i pokonanie akurat jeszcze Bostonu, w którym Lakersi taki toczą ten korespondencyjny pojedynek o Davisa, odwiecznego rywala w takim momencie sezonu, kiedy wydawało się, że naprawdę jest źle w szatni i że naprawdę może się ten sezon totalnie posypać Lakersom po tym meczu w Indianie. To naprawdę było no coś sporego i jest to jedno z takich zwycięstw, które może potencjalnie odwrócić losy rozgrywek dla Lakers. Mam nadzieję, że tak będzie. No a sam mecz, no super się oglądało. Świetny comeback. Akurat dzień konia z dystansu trafił się w odpowiednim momencie. I fajne też momenty ze strony młodych graczy, którzy pojawiali się w plotkach jako nic nie warci w porównaniu z tym, co ma Boston. I owszem, pewnie Tatum był chyba najlepszy na parkiecie w przeciągu całego meczu spośród młodzieży, ale i Kuzma, i Ingram w końcówce mieli sporo ważnych akcji po obu stronach parkietu. Kuzma zdobył 5 punktów w końcówce, super ważna trójka. Ingram, mimo że nie trafiał cały mecz, to świetnie Irvinga, super podawał i no ogólnie, no i oczywiście finish, czyli ze wszystkich zawodników akurat Rajon Rondo, były gracz Bostonu, rzucił game winnera, no po prostu nie dało się tego lepiej wymyślić, no nie wiem, to po prostu zaczynam zastanawiać się, że to nie było gdzieś wyreżyserowane, bo aż trudno uwierzyć. Dokładnie, do tego, że jego syn jeszcze był też na tym meczu, gdzieś tam blisko niego Tak. cały czas. Nawet jak schodził, powiedzmy tam w drugiej kwarcie, jak schodził na ławkę, to ten syn do niego podbiegał, przybijał z nim piątkę, po czym siadał gdzieś tam wśród fotoreporterów. Więc naprawdę fajny dzień dla Rajona, fajny wieczór w Bostonie. KG przed meczem w koszulce Rajona Rondo, więc to też miało tam Tak. jakiś wydźwięk. Tam gdzieś mi się na Twitterze takie cyferki mignęły, że dla Rajona był to chyba pierwszy Tak. taki celny rzut w karierze Pierwszy game i winner. chyba miał takich 10 rzutów czy 11 w barwach Bostonu, kiedy mógł zadecydować o zwycięstwie albo rzut na remis w końcówce w ostatnich 5 sekundach czy jakoś tak i że był chyba 0 na 10 takich rzutach, więc no to już w ogóle. Natomiast sama ta akcja, no w pierwszej chwili nie wiem, mnie się wydaje, że sędzia powinien użyć gwizdka na wjeździe Ingrama, bo tam Ingram był odpychany jedną ręką przy tym rzucie. Natomiast to, co się działo później po rzucie, to już jest naprawdę totalny. Jakby to powiedzieć? No to nawet nie była piłka 50-50. Tam było tak wiele odbić tej piłki przez różnych graczy, tam chyba trzech czy czterech zawodników gdzieś tam piłkę muskało. Z jednej strony był Chandler, gdzieś tam tej piłki nie złapał chyba Tatum czy ktoś jeszcze. Dobiegł do niej Rajon Rondo. No, to była czwarta z hakiem, bliżej piątej w sumie, i obudziłem chyba cały dom moimi wrzaskami. Myślę, że w paru miejscach to też tak mogło być. W ogóle najzabawniejsze jest to, że LeBron James w tych dwóch ostatnich akcjach, kiedy najpierw Kuzma trafił bardzo ważną trójkę, a później Ingram wjechał pod kosz, LeBron był bez piłki w tych dwóch ostatnich akcjach. Został raz, że został odcięty, za drugim razem został odcięty, za pierwszym nie dostał piłki od Ingrama, od Kuzmy, który zdecydował się na rzut z dystansu i trafił. I to też pokazało wiele, że ci goście mają jaja, potrafią wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, nie boją się takich wyzwań. I w sumie fajnie, że to tak wyszło, że to oni pokazali, że zagrali. Co prawda, no Ingram summa summarum nie wykończył tej akcji, no ale gdyby nie jego drive, to myślę, że do piłki nie dopadłby Rajon i nie byłoby tej wygranej. No mecz niesamowity, naprawdę. Ja zawsze mam. To są dwa mecze, na które zawsze wiem, że wstanę. Nieważne, czy w barwach Lakersów gra Sacre, czy tam inni goście jak Chris Kaman, który potrafił spać na ławce rezerwowych. To na mecze z Bostonem zawsze wstaję. Widok po prostu żółtych koszulek albo fioletowych koszulek w Bostonie, czy zielonych koszulek w Los Angeles. No to jest coś, czego warto po prostu nie przysypiać. O, no. Tak, jak najbardziej. To jest święto dla każdego kibica Lakers, powiedzmy tego już wieloletniego, bo powiedzmy ci nowsi, ci młodsi tak tego nie przeżywają, ale my tam jeszcze powiedzmy trochę pamiętamy te czasy,
Czy może pamiętamy czasy, kiedy ta rywalizacja była dalej dosyć świeża i dalej oba kluby się nienawidziły? Mnie tak najbardziej, 2 mecze z Bostonem w roku to jest święto. Ja tylko dodam, że przy okazji tego, co się wydarzyło, ostatni taki przypadek, kiedy Lakersi wygrali w ostatniej sekundzie w Bostonie, równo z Syreną, to był 95 rok. Ostatni mecz między tymi drużynami w Boston Garden i Nick Van Czekaj, Exel czekaj, rzucił Van trójkę. Exel o tablicę Tak, chyba, tak? To tak. był ten rzut? Tak, Nie wiem, czy o w ta... highlightach bardzo. No, nie wiem, czy o tablicę możliwe, nie pamiętam, na pewno była to trójka z dosyć trudnej pozycji, równo z Syreną i po prostu idealne zakończenie tej rywalizacji w Boston Garden, czyli zwycięstwo Lakers równo z Syreną. I teraz znowu mamy powtórkę sytuacji, tym razem Rondo. Więc tak, najbardziej są to super ważne mecze, zresztą też pamiętam rok temu też był mecz, tyle że w Los Angeles, i wtedy to również Kyle Kuzma po prostu był hot, trafiał trójki jak z rękawa w drugiej połowie, chyba trafił 17 punktów w czwartej kwarcie. I to, co mówiłeś, no można sporo mówić o młodzieży Lakers, ale nie można im odmówić tego, nie można im odmówić odwagi, tak? Oni nie boją się w końcówkach meczów brać piłki w ręce i oddawać rzuty. Tak jak dzisiaj, w meczu z Bostonem, tym ostatnim, tak jak mówiłeś, Kuzma nie podał LeBronowi do rogu, tylko rzucił sam. No, strach pomyśleć, co by zrobił LeBron, gdyby Kuzma nie trafił w takiej sytuacji, jaką by zrobił minę. Przypomina się od razu finał Cleveland Golden State i pamiętna akcja J.R. Smitha i reakcja LeBrona. Tak mi się Tam to chyba skojarzy. nawet LeBron ma gdzieś ktoś jakieś takie zdjęcie uchwycił, jak LeBron pokazuje, że jest gotowy do przyjęcia podania, a Kuzma już się składa do rzutu. Tak. I to wygląda tak samo identycznie praktycznie jak to ułożenie rąk LeBrona, kiedy tłumaczy J.R. Smithowi, No co ty właśnie. chłopie robisz po No meczu numer właśnie. No 1. No. proszę. A on mimo wszystko Natomiast. powiedział fuck it, chrzanie to rzucami. No i proszę, no i padło. Dokładnie. Natomiast trzecia kwarta meczu w Bostonie to chyba jedna z fajniejszych kwart, jakie w tym sezonie widziałem w wykonaniu Jeziorowców. Byli niesamowicie, tak jak powiedziałeś, gorący na dystansie. Nie wiem, ile tych trójek tam wpadło, czy 9, 9 chyba. czy Chyba 9. 9. Sam momentami nie wierzyłem, że po prostu wszystko, co przymierzają, to wpada. No i to właśnie pokazuje, że to jest klucz do tego, żeby ten zespół funkcjonował. No niestety, no wokół LeBrona muszą być goście, którzy trafiają. To już wiadomo mniej więcej od 2000. No w zasadzie to od zawsze. Tak. Odkąd w Cleveland, jeszcze przed przejściem do Miami, budowano tam zespół, to też starano się otoczyć LeBrona gościami, którzy trafiali na dystansie. I wtedy to przynosiło efekty. Trochę te wolne mnie zmartwiły, bo mieli ostatnio małą zwyżkę, teraz masakrycznie słabo. Mam nadzieję, że jednak jeszcze trochę popracują nad tym i dobiją do jakiegoś tam solidnego poziomu, bo ostatnia pozycja w lidze to jest coś fatalnego po prostu. Tak, znaczy no, tam z Bostonem chyba mieli 7 na 18, czyli trafiali, mieli wyższą skuteczność za 3 niż w linii osobistych, także to jest po prostu sytuacja Tak. kuriozalna. Natomiast jeśli chodzi o to, co Lakersi jeszcze potrenują, a co nie, no to ja bardzo liczę na All-Star Break, na tą przerwę na Weekend Gwiazd. Tam bodajże jest 9 dni bez meczu i to jest taka szansa na taki trochę mini training camp. Ja liczę, że tutaj jednak Walton popracuje ostro nad ofensywą, żeby już troszkę więcej tych rozwiązań wprowadzić. Tak jak w zeszłym roku, pamiętam, Lakersi w drugiej części sezonu byli dużo lepsi w ataku niż w pierwszej. Mam nadzieję, że będzie podobnie, bo to jest teraz chyba brakujący element. Ma już wszystkie klocki, ma już strzelców, ma wysokich, nie ma wymówek. Teraz już tylko robota po stronie coaching staffu, żeby przygotować ten zespół na drugą część sezonu. Mam nadzieję, że też, że Lonzo wróci nie za późno. Podobno ostatnio już go widziano bez tego buta ortopedycznego. Czyli miejmy nadzieję, że rekonwalescencja idzie w dobrym tempie. No i co? No i ostatnie 20 kilka meczów, ostatnia prosta i twarda walka o playoffy. Jak myślisz, dadzą radę? Wow, no powiem szczerze, że mam nadzieję, że dadzą. Natomiast to nie będzie tak łatwo, jakby się mogło Nie. wydawać. Dzisiaj też wygrana Clippersów w Bostonie. Też na Twitterze ktoś to fajnie skomentował, że młodsi fani zastanawiają się Bostonu, Tak, widziałem. że jak oni mogli to przegrać. Natomiast starsi fani cieszyli się, że Boston przegrał to, bo to utrudnia Lakersom walkę o playoffy, tak? Także też jest różne postrzeganie tej sytuacji. Natomiast ja szczerze mówiąc wczoraj, jak zobaczyłem, że Clippersi grają z Bostonem, to sobie dopisałem Elkę tutaj No.
w Clippers. Już byłem szczęśliwy, że już ten. Już troszeczkę zmniejszymy ten dystans, natomiast nie zmniejszamy, a jeszcze Sacramento mocno walczy i są też w tej chwili przed nami, więc no nie będzie łatwo, będzie cholernie ciężko nawet bym powiedział. Natomiast no, tu jeszcze jest San Antonio, jeszcze jest Utah, może Houston jakąś tam zniżkę formy może też zanotować, pomimo tego, że wszyscy tam powrócili. No zobaczymy. To jedna kontuzja kluczowego zawodnika w rotacji któregokolwiek zespołu może bardzo wiele zmienić. Na razie mamy tylko jedną porażkę więcej od Sacramento i Clippersów, więc wystarczy, że będziemy wygrywać i będzie ok. Natomiast no, nie, na pewno nie będzie to łatwe. Gdybym miał postawić pieniądze na to, czy Lakersi będą w playoffach, to myślę, że postawiłbym w tej chwili pieniądze. A ty? Myślę, że będą. Tak sobie patrzyłem też na terminarz Lakersów. Teraz mamy ten trudny trip wyjazdowy, kończy się właśnie. Natomiast później jest trochę luźniej jednak. Jest sporo meczów, które jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu wydawałoby się, że będą trudne, ale teraz trochę sytuacja zmienia, bo na przykład jest sporo meczów, parę meczów z Memphis, z Pelikanami, które jednak raczej już złożyły broń w tym sezonie. Jest parę meczów ze wschodem. Więc wydaje mi się, że jak tylko LeBron James będzie grał, bo to jest w sumie klucz, jak tylko będzie zdrowy i włączy, a myślę, że włączy wyższy bieg, to myślę, że jednak te playoffy będą. Jednak w tej chwili mamy jakieś cztery zespoły, które walczą o dwa ostatnie miejsca. Na ten moment tak to wygląda, bo poza wspomnianymi przez ciebie Clippersami i Kings, jeszcze jest San Antonio, które ma też 26 porażek i przegrało chyba 4 mecze z rzędu. Za dobrze nie wygląda ekipa Popowicza, więc ja myślę, że to jest też ekipa, która nie może być pewna miejsca w playoffach. Natomiast no, dzisiejszą wygraną Clippersów w Bostonie myślę, możemy im wybaczyć, bo to Boston. Zresztą a propos tego tweeta, o którym wspomniałeś, to ja widziałem coś takiego, że młodsi fani Lakersów mówią, że cholera, Clippersi wygrali, będzie trudniej o playoffy. A starsi fani Lakersów mówią fuck the Celtics. No tak, no, dokładnie to samo postrzeganie sytuacji. No. Także no zobaczymy. No ja tak jak mówię, wydaje mi się, że no, jest realna szansa, żeby nie tylko wejść do ósemki, ale tam uniknąć Golden State w pierwszej rundzie. Ale no będzie nerwówka do końca na pewno, bo Clippersi najwyraźniej nie składają broni, Kings się wzmocnili. Spurs to Spurs, Popowicz, no nie można ich lekceważyć, więc no zobaczymy. No ja trzymam kciuki, myślę, że się uda, ale absolutnie nie uważam tego za pewnik. Niemniej myślę, że osoby, które wróżą Lakersom loterię, nie oceniają LeBrona Jamesa, jeszcze nie wiedzą, co on jest w stanie zrobić, jak wejdzie na wyższe obroty. Tak jak rok temu wszedł z Cavalierzystami, a myślę, że po tej przerwie na All-Star Game możemy zobaczyć Jamesa, który już się nie patyczkuje. A ja powiem jeszcze coś ciekawego i na upartego nawet mógłbym na to postawić jakieś drobne pieniądze, że Lakersom może być dużo łatwiej zrobić jakieś duże zamieszanie w playoffach i wejść do drugiej rundy, niż awansować do playoffów w tej chwili. Tak widzę szansę, bo z awansem do playoffów może być różnie, może ktoś tam wypaść jeszcze z rotacji i tak dalej. Natomiast w playoffach mamy już mamy 7-meczową serię. I z całym szacunkiem, ale tutaj stawianie pieniędzy przeciwko LeBronowi może być, wiesz jak to jest, nie? Tak, ja się zgadzam, bo jednak Lakersi mają jakby nie patrzeć pod playoffy całkiem nieźle zbudowany ten zespół, ponieważ mają dwa elementy, które w postseason są bardzo ważne. Pierwszy element to jest dobra obrona, mają naprawdę szeroki, mocny defensywnie skład. A drugi element to jest LeBron James. I kiedy masz powiedzmy końcówkę 6-7 meczu w serii, masz po jednej stronie LeBrona, a po drugiej stronie nie wiem kogokolwiek innego, no to naprawdę no zawsze masz szansę na to, żeby ten mecz wygrać. Dlatego jak patrzę na te zespoły z czołówki zachodu, poza oczywiście Warriors, naprawdę nie ma chyba kogoś, kogo bym wybrał spośród tych graczy na kończenie meczów przed LeBronem. Więc nawet jeżeli ci nasi młodzi gracze nie będą po prostu grali rewelacyjnie, to mimo wszystko jest tyle w tym zespole doświadczenia, przecież bo nie tylko LeBron, ale i Rondo wygrywał tytuły, Rondo, Chandler, McGee, oni wszyscy mają przecież doświadczenie mistrzowskie, oni wiedzą, oni nie spanikują w, najma-
najważniejszym momencie, a na przykład pojawi się po drugiej stronie, nie wiem, no takie Denver na przykład. Tutaj Nuggets, którzy są, dla jasności powiem, świetnie grają w tym sezonie, naprawdę kapitalnie ułożony zespół, Nikola Jokic jest rewelacyjny, ale tam praktycznie chyba niemalże nikt nie grał jeszcze w playoffach, czy nie grał tak daleko w playoffach, tam chyba tylko Millsap z rotacji ma takie dosyć konkretne doświadczenie z postseason. I teraz co, no przychodzi powiedzmy taki szósty, siódmy mecz, czwarta kwarta i z jednej strony piłkę ma James, a po drugiej stronie kto? Jamal Murray, Gary Harris, no trochę za daleko wybiegam w przyszłość, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Jest po prostu kwestia jakiegoś takiego doświadczenia, obycia po stronie Lakers, którego może zabraknąć zespołom teoretycznie silniejszym, ale po prostu mniej doświadczonym. Nie takie zespoły już upadały w playoffach, bo wiemy, że w sezonie regularnym faktycznie ta rotacja, szeroka rotacja się liczy, bo jak to ktoś ci wypada przez uraz, to wchodzi ten 9, 10 czy 11 z rotacji i grają swoje, więc pod tym względem Denver ma masakrycznie szeroki skład. I tak dzisiaj sobie też o tym właśnie myślałem, o Portland Trail Blazers z 2000 roku, które też miało bardzo szeroki skład, też miało gwiazdy, natomiast przez to, że te gwiazdy grały tak... Tam praktycznie wszyscy grali, tam 11 gości chyba generalnie grało przez cały sezon. Ostatni w rotacji był chyba Greg Anthony, który pewnie w każdym innym klubie wówczas grałby w pierwszej piątce. I tak sobie właśnie myślę, że czasami ten brak hierarchii, to rotowanie minutami zawodników tak porówni, to czasami w sezonie regularnym przynosi bardzo wiele pożytku, natomiast w playoffach potrafi zabić wiele ekip. I ja naprawdę mam wrażenie, że jak Lakersi już się doczłapią do tych playoffów, to wtedy w każdej serii praktycznie mają szansę, no poza Golden State oczywiście, tak? Ale myślę, że mają wtedy szansę nawiązać walkę i zrobić jakąś tam niespodziankę. No dobra, słuchaj, mamy tematy, w większości tematów mamy ogarnięte. Tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. LeBron wybierał z Janisem Antetokounmpo składy do All-Star Game. Mhm. I no to też jest dużo, dużo dymu póki co, bo LeBron wybrał wszystkich zawodników praktycznie, których wybrał LeBron do swojego zespołu, to są goście, którym kończą się kontrakty. Tak. W pierwszej kolejności wybrał bodajże Kevina Duranta, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Czy Kyriego? Kyriego na drugim miejscem właśnie. My chcieliśmy Kyriego jako pierwszego ostatnio, ale jednak tak, LeBron tak, poszedł tak. inną drogą. Poszedł w Kevina Duranta. Natomiast pytany LeBron, dlaczego tak zrobił, powiedział wprost, że Antetokounmpo powiedział już, że on z pierwszym pikiem weźmie Stephena Curry'ego, bo to Stephen Curry jego wziął w zeszłym roku. Aha. Więc mógł sobie pozwolić na to, żeby tutaj zgarnąć Kevina Duranta Janisowi i wiedział, że Kyrie mu się zostanie, bo i tak weźmie Stephena Curry'ego. Więc no tutaj taka żyłka menadżerska LeBrona do kompletowania składu też wyszła. Też śmieszna sytuacja, bo biorąc te rezerwy, Antetokounmpo jako pierwszego zawodnika wybrał swojego ziomka z Milwaukee Bucks, który tak naprawdę mógł się ostać i zostać wybrany jako jeden z ostatnich, bo jeżeli chodzi o talent, to nie oszukujmy się, no Chris Middleton to nie jest ta sama półka, co praktycznie każdy zawodnik tutaj w All-Star Game. Natomiast on go wziął jako pierwszego i to z jednej strony bardzo cenię, bo to jest takie, wiesz, to jest takie duże wsparcie dla swojego kumpla. Jasne. Bo gdyby on został wybrany jako ostatni, no faktycznie, my może to, dla mnie to jest takie śmieszne postrzeganie tego, kto zostaje wybrany jako ostatni, bo no to są i tak wielkie nazwiska, tylko i wyłącznie wielkie nazwiska. Z drugiej strony wiem też, że Adam Silver powołał do składu dwóch zawodników poza konkursem, nazwijmy to, którzy są zasłużeni. I też nie wiem, czy specjalnie ich nie powołał po to, żeby to właśnie oni byli jako ostatni wybierani, a ich by to nie zabolało. Natomiast no, Janis zrobił bardzo fajną rzecz, ale to też spowodowało, że LeBron mógł wybrać sobie Antonego Davisa. Tak. I tak patrzę na te składy, to faktycznie to wszyscy ci zawodnicy, którzy gdzieś tam w plotkach się pojawiają, bo jest i Bradley Beal, jest i Damian Lillard, jest Klay Thompson, no to zabawnie, to mega zabawnie wygląda. Natomiast po drugiej stronie mamy tych wszystkich, którzy są albo nie do wzięcia, albo nigdy ich w plotkach gdzieś tam nie było. Może Kemba Walker to chyba jest jedyny zawodnik, który pojawiał się gdzieś tam w plotkach i tak dalej. I co, będziesz oglądał All-Star Game na żywo? Planujesz? To jest za tydzień? Na żywo nie, ale sobie obejrzę. Ja już na żywo nie oglądałem All-Star Game od, nie pamiętam kiedy, od wielu lat. W zeszłym roku też nie oglądałem? Nie. W zeszłym roku? Serio? Nie. Fajny mecz był w zeszłym roku. Ja oglądałem, ale wiesz, ja teraz tak na League Passie, że po prostu sobie z odtworzenia odpalam, nie znając jeszcze wyniku.
Wstawać mi się nie chce po prostu w nocy i tyle. Wolę sobie pospać. Natomiast zamierzam sobie obejrzeć już bez reklam, bez przerw. Oczywiście nie znając wyniku, czemu nie? No chociaż no, nie ukrywam, że poziom ekscytacji tym wydarzeniem jest u mnie już od jakiegoś czasu nie bardzo niewielki. Kiedyś czekałem cały rok na All-Star Game. No teraz czekam, aż ta przerwa się skończy i wrócą do normalnej gry, także no ale obejrzę, zobaczymy. Ciekawy jestem, jak tam LeBron ze swoimi potencjalnymi celami na lato będzie współpracował. Mnie się wydaje, że w związku z tym, że jest kilka zespołów, które mają miejsce na dwa maksy, to mnie się wydaje, że to może być przełomowy weekend dla ligi. Tak, rozwiń. Bo może. Tak mi się wydaje, że może zapaść tutaj kilka takich decyzji nieformalnych, mogą zostać zawarte jakieś tam nieformalne sojusze, związki i tak dalej. I nie zdziwiłbym się właśnie, gdyby to nastąpiło w ten weekend, bo idzie bardzo fajne lato, ma bardzo gorące nazwiska. No może no 1/3 zawodników, którzy wystąpią w tym All-Star Game, jak nie połowa, jest po tym sezonie bez kontraktu. Mogą się panowie zgadać, dołączyć do kogoś lub samemu sformułować jakieś tam big three czy jakiś duet. Więc no, a tak wszystko na to wskazuje, że w off-season będziemy mieli istne trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o to. No i tyle, no. Tak to postrzegam mniej więcej. No tak, no bo mamy kilka zespołów, faktycznie Nowy Jork zwolnił kupę siana, Clippersi są w bardzo fajnej pozycji. No może być trochę więcej tych chętnych klubów aniżeli zawodników, więc będzie zawodników powiedzmy z tej najwyższej półki, więc może być wojna naprawdę o te kilka nazwisk. No ciekawe, kto zostanie, ktoś z tych klubów będzie w lipcu bardzo niezadowolony prawdopodobnie. No ciekawe kto, mam nadzieję, że Boston. No z reguły tak jest, że jak ktoś jest zwycięzcą, to ktoś musi być tak przegrany, więc tutaj no ktoś na pewno będzie płakał i ktoś będzie też płakał, ale chyba ze szczęścia. No dobra, no to co, przegadaliśmy sobie wszystko. Za tydzień mamy All-Star Game, więc chyba tego nie będziemy musieli podsumowywać, więc następne Jeziorany pewnie jakoś tak za dwa tygodnie, jak już się zacznie ta druga część sezonu po weekendzie. Tak, bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Dzięki.